Pięciolatków i starszych, Ogier Ilicz, rasy polskiej koń zimnokwisty, urodzony w 2006 roku, maści kasztanowatej, hodowca i właściciel stajni na koni Nowe Jankowice w województwie kujawsko-pomorskim. A Ilicz to syn Ogiera Irokes, który dalej jest po Ogierze Butler, dalej senior, i bretoński Ogier Aiglon. Matka Ilia po Ogierze Bramin II, który z kolei jest po Ogierze Rum, dalej Tombel de la Grange, francuski Arden, a babka Ilena to córka znakomitego szwedzkiego Ardena Roltan, który bardzo zasłużył się w polskiej hodowli koni zimnokwistych. A Ilicz pochodzi z bardzo dobrej rodziny, klaczy Idalia, córki szwedzkiego Ardena Gustawa. Klacz Idalia jest klaczą rasy sokulskiej. Wymiary Ogiera Ilicz to 165, 225, 29. Ogier dał aż 86 sztuk potomstwa, w tym dwa ogiery wpisane do księgi stadnej i 12 klaczy hodowlanych, elitarnych. Aktualnie jest na punkcie kopulacyjnym wydzierżawiony do miejscowości Grabowo, do pana Józefa Wiszowatego, województwo podlaskie. A przez wiele lat był z powodzeniem użytkowany w koniach typu sztumskiego. I był zaprezentowany przed chwileczką w wstępie, a teraz praca w kusie. I myślę, że przejdźmy do stępa. No i ponownie praca wstępie. Bo szkoda pana Józefa w wykonaniu tak mocno eksploatować w kłusie, ale wstępie jak najbardziej. Do you ever miss me? Przedkomisja Ogier Ilicz, wyhodowany w stadninie konie na Jankowice, aktualnie w dzierżawie pana Józefa Wiszopatego z województwa podlaskiego. I za chwileczkę oceny dla Ogiera Ilicz. Until the big affair began, before I knew where I was at, I found myself on the shelf, and that was that. I tried to reach the moon, but when I got there, all that I could... No i prosimy, ocena za typ. 9,5. Ocena za pokrój. 9,5. Ocena za nogi i kopyta. 7. Ocena za ruch w stępie. 7. I ocena za ruch w kusie. 7. Wrażenie. -0,5. Suma punktów. 39,5. I 3 ogień.